No witam serdecznie. Dzisiaj będzie włącznik, znaczy przekaźnik z opóźnieniem. Tutaj sobie zrobiłem na razie w pajączku, a potem to wszystko przeniesiemy do programu, do Eagla i zrobimy na PCB wspólnego zasilacza. Jest to opóźnienie około 30 sekund i ma działać w ten sposób, że jak są zimne lampy, to ponad 30 sekund ten czas po prostu zanim włączy napięcie anodowe ten przekaźnik, a jeśli już są ciepłe lampy, to ten czas się odpowiednio powinien skrócić, nie? No i dobra, zaraz będziemy mierzyć czas. Dobra, ok, mamy nasz układ, mamy stoper tutaj taki mały i po prostu ustawiamy gdzieś około pół minuty. Już ja tutaj to wybadałem i teraz tak. Tu mam podłączony plus, znaczy minus już mam podłączony pod zasilacz. Przekaźnik jest 5V. To obrazuje nam stan włączenia, żółta dioda, czerwona dioda, czas grzania lamp w wzmacniaczu. A ta żarówka będzie nam włączać już napięcie, jako wskaźnik napięcia anodowego. W tej chwili podłączony jest po 12V ta żarówka przez ten przekaźnik. Schemacik jest tego typu, tak pi razy oko sobie narysowałem, jak to wyszło, czyli tranzystor IRF540, ten tranzystorek, który nam po prostu będzie odmierzał ten czas, ten kondensator i dzielnik napięć tutaj. Jeśli tutaj puścimy na przykład 6V, to tutaj mamy ten, przez ten rezystor 220 kg jest ładowany ten kondensator. O ten, 470 mikro, czyli ten. A ten kondensator, ten rezystor po prostu rozładowuje ten kondensator po odłączeniu prądu. Jest to połowę, mniej więcej różnica ma być w połowie. Jeśli ten 220 kg, to ten 110 kg. No ja tu wstawiłem 120 kg i jest wszystko ok. Czyli po prostu tak, puszczamy tutaj napięcie żarzenia, tu. Na przekaźnik, dioda jest zaporowo, na przekaźniku idzie nam ładowanie, się zamyka tędy przez te dwa rezystory, ładowanie i się odbywa ładowanie kondensatora. Kondensator się naładuje, MOSFET typu N puszcza nam przejście, czyli między tutaj GDS, zaraz GDREN S, w ten sposób, między drenem zrobi nam zwarcie, czyli do masy zwiera nam przekaźnik, wtedy plus się zamyka przez przekaźnik i przekaźnik nam tutaj cyknie, nie? I włączy nam żarówkę. Tutaj dalej jest podłączona żarówka w ten sposób i napięcie anodowe mam w tej chwili tutaj spięte razem, o tu, czyli podłączam tutaj 12V albo 6V. Dobra, ustawiliśmy napięcie żarzenia 6V, włączamy napięcie żarzenia i stoper, on jest teraz rozładowany, zimny, na plus przekaźnika, czyli z tej strony minus, a tutaj mamy plus, mamy z tej strony. Dobra, podłączam, moment, stoper, razem klikniemy stoper, tutaj mamy tak, żółta diodka pokazuje nam włączenie, czyli razem czas, włączymy czas. I czerwona diutka jak zgaśnie, to puści nam napięcie na 3, 4. Włączyłem, liczymy czas, zaraz zatrzymamy ten czas. Się palą dwie, jak widać. Czerwona znaczy grzeje grzałki. Grzeje grzałki w lampy. I zaraz zobaczymy, gdzieś około 30 sekund powinno być około pół minuty. I ona nam zgaśnie, nie? Że jak grzałki już się nagrzeją, to powinno zgasnąć. O, 33 sekundy, 5, 40 sekund. Tak, był totalnie rozładowany, ale to coś. O, 44 sekundy. 44 sekundy, jak widać, na
44 sekundy i napięcie anodowe nam poszło, nie? No i teraz tak, zmierzmy sobie, na przykład będzie teraz taki krótki, o te grzałki są nagrzane, lampy są nagrzane. I teraz o co nam chodzi? Chodzi o to, żeby zanim ostygną grzałki, ten czas tego stygnięcia grzałek, pamiętajmy, że jak całkowicie był zimny, to 44 sekundy to trwało, nie? Włączenie ponowne anodowego. No to teraz tak, odłączamy napięcie na 10 sekund. Włączam stoper. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. I teraz w tym momencie podłączam. I od razu puszczam czas. Widzicie? Jak szybko się włączyło? Po 10 sekundach, dosłownie 4 sekundy, grzałki jeszcze były ciepłe. I jest dużo szybciej, nie? Dobra, odpinamy go teraz na dłuższy okres. Zaraz sobie momencik, tutaj skasujemy tylko ten stoper. Tak na około minutkę, na pół minutki. Po minucie grzałki już są, kurde. Grzałki już na pewno są zimne i napięcie anodowe nie powinno pójść tak szybko jak... Teraz zerujemy stoper. No gdzieś tak już nie wiem ile to minęło, 30 sekund, 20 sekund, zaraz zobaczymy. Jeszcze trochę poczekamy. Tak do około minuty. Ja tutaj widzę na kamerze ile to minęło. O, 6 minut filmu. Jeszcze 10 sekund poczekamy. No i co do czego? Mamy jeszcze w ten sposób. Schemat wygląda. Od razu wam pokażę, zanim to ostygnie, że tak powiem. No i dobra. Odczekaliśmy minutę. Lampki na wzmacniaczu już ostygły. Nie do końca, ale już ostygły. No i teraz zobaczymy, jaki teraz będzie to miało czas. 3, 4. Włączam od razu stoper. Zobaczymy, ile sekund teraz będzie. Czyli układ ma być zależny od temperatury, żeby po prostu nie było czegoś takiego, że jak mignie nam światło, to znowu czekamy minutę, nie? Zanim się rozgrzeją lampy. Oczywiście, jeśli odczekamy tą minutę, to wtedy ten czas właśnie już widzicie, że już lampki było stygły i mamy dłuższy czas. Już mamy 27, pół minuty już. I włączyło się po 36 sekundach. Czyli o to mi właśnie chodziło. O to mi chodziło, żeby ten czas był różny, żeby nie było tego czasu w ten sposób, że jeśli lampki będą, można by było to w ogóle inaczej zrobić, dostawić, nie zrobić tego, do tego układu dostawić jeszcze jedną triodę, która by po prostu się rozgrzewała razem z tymi lampkami, tylko że te lampki różnie się nagrzewają i różnie puszczają prąd. Trzeba byłoby dobierać do każdej lampy oddzielne. Po prostu lepiej dłuższy ten czas zrobić, niż żeby on miał być za krótki, nie? A jeśli jest nagrzana, to dla tej lampy nie szkodzi. Po prostu, o, zobaczcie, migam światłem i praktycznie włącza się od razu. Jakby migało włącz-wyłącz napięcie. Ale jak wyłączymy i odczekamy te 10-15 sekund, to już ten czas będzie... No teraz minęło, jeszcze nie minęło 10 sekund, ale już, o, włączyłem. I już trzeba czekać 4, 5, 6, 7. Już ten czas, o, czas jest krótszy niż od zimnego by startu było, ale już jest. I o to mi chodziło. Schemacik prosty, narysowany odręcznie, tak razy oko na szybkiego. Dosłownie tutaj te rezystorki do tych diod to jest 1 i 2, to zależy, napięcie żarzenia, jeśli będzie 6 V, to tutaj 680 ohmów, 0,5 W, 0,5 W, kurde, że na bas grał,
te rezystorki od przy diodkach LED, nie? Przy LEDach. I tak samo tutaj 680 ohmów, to jest ten sam rezystor, 680 ohmów przy żarzeniu 6 V, przy żarzeniu 12 V, to znaczy 13,4 V. Jest bardzo prosta sprawa. Napięcie anodowe puszczamy na styki, przez styki, tak jak przełącznik przy drzwiach. A tutaj po prostu przez te dwa rezystory, przez ten ładuje, przez ten rozładowuje kondensator, który steruje nam IRF-em, nie? IRF 540. No dobra. Prototyp działa tak jak chcę. Zobaczcie, odłączę napięcie i włączę szybko. Praktycznie nie ma różnicy. Kondensator nie zdąża się rozładować. I napięcie anodowe, gorąca jest lampa, napięcie anodowe jest puszczane, ale jako czekam trochę, po prostu wyłączę go z sieci, albo będzie na dłuższy okres niż tam 10-15 sekund, to już ten czas będzie, no dobra, 10 sekund minęło. Włączam. Ok, włączyłem od razu stoper i zobaczcie. Już jest czas. Oczywiście nie od, tak jak mówiłem, od zimnego, od całkowicie zimnego. O, mamy 13 sekund wyszło, no. 13 sekund, bo całkowicie jak jest zimny, jak postoi godzinkę albo pół, albo 10 minut, to ten czas się robi do 44 sekund, no, jak widzieliśmy na początku tego filmu. Dobra, pozdrawiam. Krótki, mały odcinek i budujemy wzmacniacza. Dalszy, ciąg dalszy nastąpi na pewno. Ja pozdrawiam, jeśli chcecie, żebym, o, jeszcze zbliżenie na schemat zrobimy. Jeśli i na układ w pająku na razie. Tak to wygląda, tu mam na krokodylkach plus minus podpięty. Te duże rezystory to są tylko te rezystory do diodek, nie? Czyli tu power, żółta i czerwona gaśnie po puszczeniu anodowego, nie? No i tak, pozdrawiam. A w następnym odcinku dalsza część tworzenia zasilacza do tego wzmacniacza, czyli po prostu zaczynamy budowę od zasilania. Jeśli zrobimy wszystko od zasilania, będziemy mogli się bawić w dalsze części. Może w następnych odcinkach właśnie z tego wzmacniacza będzie już, że tak powiem, krok po kroku. Wszystko będzie opisane, do wszystkiego będą schematy. Może namówię kogoś do budowy takiego lampowca, albo podobnego chociażby. Pozdrawiam.